Księga Rodzaju, rozdział 15. Po tych wydarzeniach Pan przemówił do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoim obrońcą. Twoja nagroda bardzo się pomnoży. Abram odrzekł. Panie Boże, co mi dasz? Przecież ja jestem bezdzietny, a cały mój majątek weźmie w spadku po mnie Damasceńczyk Eliezer. I dodał. Ponieważ nie dałeś mi potomka, mój sługa będzie dziedziczył po mnie. Wtedy Pan powiedział do niego. On nie będzie twoim spadkobiercą, lecz będzie nim ten, który od ciebie będzie pochodził. Potem Bóg wyprowadził Abrama na zewnątrz i powiedział. Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli będziesz mógł je policzyć. I rzekł mu, tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył Panu, który za to uznał go za sprawiedliwego. Bóg powiedział, ja jestem Panem, który cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj w posiadanie. Abram zapytał, Panie Boże, a po czym poznam, że go otrzymam? Odpowiedział mu, postaraj się dla mnie o 3-letnią krowę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a także synogarlicę i gołębicę. Abram wziął zwierzęta, przerąbał na pół i położył jedną część naprzeciwko drugiej. Ptaków nie porozcinał. Do mięsa przyleciały drapieżne ptaki, lecz Abram je odpędzał. Gdy słońce zaszło, Abram głęboko zasnął, a oto opanował go lęk i wielka ciemność. Wtedy Bóg rzekł do Abrama, zapamiętaj, że twoi potomkowie będą przybyszami w ziemi, która nie będzie do nich należała. Będą tam służyć jako niewolnicy i będą uciskani przez 400 lat. Lecz ja osądzę naród, któremu będą służyć i wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem. Ty natomiast odejdziesz w pokoju do swych przodków i będziesz pochowany w późnej starości. Twoi potomkowie wrócą tutaj w 4. pokoleniu, gdy niegodziwość Amorytów dojdzie do szczytu. Gdy słońce zaszło i zaległy ciemności, ukazał się dym jakby z pieca i ogień jakby pochodnia. Przeszły one między połowami zwierząt. W tym właśnie dniu Pan zawarł przymierze z Abramem w słowach Twojemu potomstwu daję ten kraj od rzeki egipskiej do wielkiej rzeki Eufrat, ziemię Kenitów, Kenizytów, Kadmonitów, Chetytów, Peryzytów, Refaitów, Amorytów, Kananejczyków, Girgaszytów i Jebusytów. Kochani, to jest bardzo piękna scena, scena zawarcia przymierza z Abrahamem, które, zobaczcie, dokonuje się w dosyć takich okolicznościach mrocznych, ale to jest bardzo piękne. Pan Bóg każe wziąć mu te 3 zwierzęta, nie? On je na pół porozcinał, położył je na pół i potem ogień, który był jakby znakiem Pana Boga, przeszedł między nimi. Kochani, to jest starodawny jakby obrzęd, gdzie się zawierało umowę z kimś, takie przymierze. Rozcinało się zwierzęta na pół i się między nimi przechodziło i to oznaczało, że ten, kto między nimi przeszedł i złożył swoje przymierze względem drugiego człowieka, nie coś mu tam obiecał, że nie wiem, będzie go bronił, to przejście między tymi zwierzętami oznaczało coś takiego, że jeżeli nie dotrzymam mojej przysięgi, to możesz mnie rozpołowić tak jak te zwierzęta, nie? Czyli to jest takie zobowiązanie po prostu do krwi, zobowiązanie na śmierć i życie. Zobaczcie, takie przymierze Pan Bóg z Abramem zawiera i co ciekawe, tylko Pan Bóg przechodzi, nie? Między tymi zwierzętami, Abram nie. Czyli Panu Bogu wystarczy to, że to On się zobowiązał, że to Pan Bóg się zobowiązał. Nie wymagał od Abrama, żeby on też się zobowiązał, mimo że tego oczywiście Pan Bóg bardzo chce, ale nie wymusił tego. Powiedział, ja ci ślubuję, że umrę za ciebie, jak będzie trzeba. Ty wiem, że niekoniecznie, ale ja za ciebie umrę. Potem w Chrystusie Bóg dopełnił te obietnicy, nie? Jak się okazało, że trzeba umrzeć. Nie dlatego, że nie dotrzymał, on dotrzymał, no ale jeżeli się okazało, że trzeba umrzeć, to umarł. Kochani, spójrzcie dzisiaj na to nasze przymierze z Panem Bogiem, na nasze zdrady, kiedy Go zdradzamy. Tak duchowo trzeba by nam przejść między zwierzętami, nie? Tymi porozcinanymi i powiedzieć Panu Bogu, choćby nie wiem, co to będę z Tobą. Chociaż Pan Bóg wie, że jesteśmy słabi, dlatego nam nie pozwala przejść, nie? Ale zobaczcie dzisiaj tę Jego wielką miłość i to, w jaki sposób On się zobowiązuje z nami być, zobowiązuje dotrzymać swojego przymierza, nawet jeśli my Go nie dotrzymamy.